Cześć. W tym odcinku opowiem o mojej bezprzewodowej szlifierce kątowej DeWalta z akumulatorem 18V po prawie 5 latach użytkowania. Dowiesz się o wadach i zaletach z mojego punktu widzenia oraz jak to narzędzie nadal się sprawuje po latach dość ciężkiej eksploatacji. Jeżeli używasz podobnego narzędzia, proszę zostaw komentarz, co ty sądzisz o tej szlifierce. Być może zauważyłeś inne wady, których ja nie wymieniłem. Jak widać, to narzędzie nie stało na wystawie, ciężko pracowało. Mamy tutaj komponenty wykonane ze stali, konkretnie ta część tutaj. Jest lepsza wytrzymałość, a w przypadku żółtego tworzywa sztucznego jest ono dość odporne na uderzenia lub upadki. Ta część tutaj, czarna, to guma. Znajdziemy tutaj blokadę wrzeciona w tym miejscu do łatwej i szybkiej wymiany tarcz. Następnie dwupozycyjna rękojeść boczna, która zapewnia lepszą manewrowalność. Możemy ją zamontować po tej stronie, jak i również po tej. Aczkolwiek sposób, w jaki należy trzymać to narzędzie, na początku wydawało mi się dość nienaturalne i trzeba było się do tego przyzwyczaić. Osłonę tarczy możemy ustawić beznarzędziowo. Jeżeli ktoś taką osłonę tarczy zdemontuje i nie przećwiczył wcześniej ponownego zakładania, no to powiem ci, że jest problem z szybkim, ponownym montażem takiej właśnie osłony. Najgorszą rzeczą, jaką ja zauważyłem, to blokada włączenia. Konkretnie ten element tutaj. W ramach gwarancji 3 razy było to wymieniane przez serwis. Działa poprawnie przez pewien czas, przez kilka miesięcy, a później samo się to znowu zaczyna blokować. Przed upływem gwarancji zostało to po raz ostatni bezpłatnie naprawione. Gwarancja się skończyła, problem niestety powrócił. A działa to na takiej zasadzie. Możemy tak, odblokować załączenie albo zablokować. Gdy mamy zablokowane, nie da się uruchomić narzędzia. Musimy odblokować i wtedy możesz załączyć. Ale wystarczy, że lekko się przechyli i ten mechanizm już nie działa. Mimo, że nie naciskałem tutaj. Obudowa przekładni w tym miejscu ma niski profil, na pewno nie zapewnia dostępu do wszystkich trudno dostępnych miejsc. Niektórzy demontują tą osłonę tarczy, mimo że nie powinno się tego robić, a później właśnie mają problemy z szybkim zamontowaniem. Gwarancja na to narzędzie trwa 1 rok. Jeżeli zarejestrujemy taki produkt, to otrzymamy 3 lata. Bezwzględnie należy wydrukować certyfikat, który od nich otrzymujemy. Bez wydrukowanego papierka gwarancja dodatkowa nie działa. Jest to cholernie upierdliwe, jeżeli nie zrobiłeś tego od razu. W moim przypadku narzędzie było 3 razy naprawiane. I tak, po upływie 1 roku, po załączeniu, narzędzie kompletnie nie reagowało. Zostało to zgłoszone, wymienili ten przycisk, również z tą blokadą. Następnie, po pewnym czasie, odmówiła posłuszeństwa ta szlifierka, ponownie zgłoszone. Zostało to również naprawione i podejrzewam, że tak samo
problemem był ten włącznik. No i na sam koniec, gdy już gwarancja dobiegała końca, zgłosiłem ponownie usterkę tej blokady. Oni wymienili to bezpłatnie. Jeżeli chodzi właśnie o ten certyfikat, po upływie roku, jeżeli nie przyniesiesz, nie dostarczysz tego certyfikatu papierowego do serwisu, to oni mogą Tobie tylko i wyłącznie naprawić takie narzędzie odpłatnie. Trochę jest to dziwne, bo przecież dzisiaj wszystkie dane, które podajemy przez internet, aby zarejestrować produkt, to podejrzewam, że są gdzieś tam w bazie danych zapisane. A oni nie, po prostu musisz mieć wydrukowany papierek i koniec. Akumulatory 18-woltowe. W sumie mam 5 sztuk, 4 i 5. One pasują do każdego innego narzędzia DeWalta, które posiadam u siebie. Ładowanie takiego akumulatora, konkretnie tej 4, zajmuje w przypadku mojej ładowarki około 1 godziny. Podejrzewam, że jakbym miał lepszą ładowarkę, to trwałoby to dużo szybciej. W tych 5 latach żaden z akumulatorów mi nie padł. Wszystkie regularnie używałem. Po tylu latach pracy, no niestety one bardzo mocno straciły pojemność. Nadają się praktycznie wszystkie do wymiany. Narzędzie kupione do intensywnej pracy. Jak widać, swoją świeżość już ta obudowa dawno straciła, ale urządzenie nadal działa. Zakupiłem bez akumulatora i ładowarki. Jeżeli wykonujemy często pracę takim narzędziem, to niestety, ale bez dodatkowej szlifierki kątowej, przewodowej, się nie obędzie. To narzędzie było 3 razy w serwisie i czymś musiałem zastąpić podczas naprawy takie narzędzie. W zestawie była osłona tarczy, rękojeść boczna oraz klucz do ściągania tarczy. Zalety to przede wszystkim kompatybilne akumulatory. Jeżeli masz dużo, tak jak ja, mam bardzo dużo narzędzi od DeWalta, jest to dla mnie bardzo duża zaleta. Następnie kolejną zaletą, którą ja uważam, że jest tutaj dość istotna, to wytrzymała obudowa. Po upływach tylu lat, mimo że ona wygląda na dość zmęczoną, narzędzie kilkanaście razy spadło nieraz na ziemię, było szurane po ziemi. Tutaj nie ma żadnych pęknięć. To tworzywo sztuczne jest bardzo odporne na upływ czasu. Ja wiem, że ten żółty kolor niestety nie sprzyja temu, aby optycznie narzędzie wyglądało ładnie, no ale tutaj też nie chodzi o to, żeby ono było ładne, ale chodzi o to, żeby po prostu wykonywało pracę, którą mamy do wykonania. Do wad zaliczam powtarzające się usterki, czyli w moim przypadku konkretnie ta blokada włączenia. Można również zaliczyć tutaj do wad brak regulacji obrotów. Nie ma tutaj w ogóle tego. Akumulatory. No niestety, jako nowe akumulatory bardzo szybko się rozładowują podczas używania takiej szlifierki kątowej. A po latach niestety nadają się tylko i wyłącznie do wymiany. Ostatnio wyciągnąłem z blachy grubości około 4 mm taki oto element wyłącznika krańcowego. No niewielki element. Wycięcie, oszlifowanie i po tych kilku minutach akumulator kompletnie rozładowany. Szlifierka kątowa nadal mi służy, także nie będę jej wymieniał póki co na jakiś inny model.
jak się kompletnie zepsuje, wtedy rozważę zakup czegoś nowego. Jak widać, działa do dzisiaj. W kolejnych odcinkach opiszę kolejne narzędzia DeWalta, które posiadam i którymi pracuję na co dzień. Każde jest praktycznie po 5 latach eksploatacji. Dzięki za uwagę i do następnego filmu. Cześć!